Gdzie jesteś? W czarnym smoczu. A po co? Po co? Na imprezie uwolni swoją szafę. Bo czemu ma służyć ta impreza? Oczyszczeniu swojej szafy, sprzedaży... Oczyszczeniu z czego? Z ciuchów. Nadmiernej ilości szmatek, które kobiety toną w ciuchach, toną w szmatkach. Jakie nadzieje z tym niesiesz? Co byś chciała tym osiągnąć? Matko! Co bym chciała osiągnąć? Żeby impreza się dała, żeby panie były zadowolone, żeby sprzedała swoje ciuchy i na przyszłość, żebyśmy robili dalej coś takiego. Czyli jest to pierwsze? Jest to pierwsze. I masz nadzieję, że nie ostatnie? Mam nadzieję, że nie ostatnie. W jaki sposób zachęciłabyś nie tylko młode włocławianki, nie tylko młode, ale i włocławianki, i włocławian, żeby częściej chcieli przyjść na taką imprezę, uwolnić swoją szafę, wystawić swoje ciuchy, swoje bibeloty, różnego rodzaju kalosze tam widzę stoją, nawet tutaj fajne. Dlaczego warto po prostu w ten sposób pozbywać się? Znaczy, spotykamy się wtedy wszystkie razem, tak? Jest to impreza dla pań, szczególnie dla młodzieży, nie tylko. Mam nadzieję, że będzie też grupa starszych pań, które dzwonią dzisiaj zainteresowane tym. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie też od strony kupujących, bo jak na razie mamy tylko panie, które sprzedają. Impreza się jeszcze nie zaczęła, także poczekamy na klientów i zobaczymy, co będzie dalej z tym. Super, dziękuję. Witam. Znajdujemy się na imprezie Uwolnić swoją szafę. Jak pani się tutaj znalazła? Przeczytam ogłoszenie na Facebooku. I dlaczego postanowiłaś tu przyjść? Ponieważ miałam dużo ubrań, nie tylko moich, również i mamy. Postanowiliśmy je sprzedać. Po prostu były w szafie, leżały sobie i mówiło się, no jutro to ubiorę, ale tak naprawdę się tego nie nosiło. Co możemy znaleźć na pani stoisku? Wszystko. To znaczy? A jaka jest pani ulubiona rzecz z tej? Nie mam ulubionej, dlatego jest sprzedaję. Wszystko kocham, nie mogę się rozstać z tymi ciuchami, ale... Ja teraz jestem Kasia. Nie mówię się na mnie Kasia, tylko później mówił Kasia, a teraz mówi Kasik. To tutaj bym... Poczekaj, ja to przejdę. Ancia, co ja mówię? Chodzi? Chodzi?